O matko. O ludzie. O. Jest. Nareszcie. Jest. Fuck yeah, nareszcie tu dotarłem. Jest. A, no i oczywiście witam się z wami. Bardzo serdecznie z tej strony Niebianin i witam was w kolejnym odcinku z gry Skyrim. Tak, dotarłem do tej wioski. Dotarłem, zaraz wam pokażę którędy. Czy dziwicie? Patrzcie, zginąłem wtedy gdzieś w tych okolicach, prawda? Tutaj ze skały zeskoczyłem bodaj. Nie, to nie było to. Nie, to było... Dobra, ale tutaj gdzieś spadłem wtedy, tak? Tak. I było tak. Potem, jak jeszcze raz tutaj dreptałem, znalazłem właśnie ten tunel, a okazało się, że to nie był tunel w ogóle, tylko coś innego. Więc się pomyliłem. Tutaj byłem z wami, przy tych golemach. To, znaczy nie golemach, tylko... Jak oni mają? Trole? Nie, trole... Tak, giganty, nie. Wiecie, o kogo mi chodzi. No. Także tędy się nie dało w ogóle przejść. A, i tak, za nimi to zeskoczyłem wtedy, tak. Tędy się w ogóle nie dało przejść. Wróciłem się i polazłem tędy. Może się uda mi to pokazać. Nie, bo to jestem gdzie indziej w ogóle, chyba tak. A, tędy. No, to. Kawa drogi razem. Tutaj trafiłem do takiej wieży strażniczej. No sorry, że wam tego nie pokazałem, ale to była tak długa droga. Ach, aż nie chce mi się mówić nawet o tym. Tutaj byłem. Taka wieża była strażnicza i tam strażnica. Dobra, wieża była. Tam pełno najemników i tak bandytów i tak dalej. Musiałem się z nimi rozprawić. Potem poszedłem sobie tędy dróżką taką, tutaj była taka droga, w ogóle tam była, no dość taka dziwna droga ta była i tak myślałem, że coś się tutaj wydarzy. Potem trafiłem na Fort Amol, nie to. A nie, to. Fort Amol, to jest bodajże to. Trafiłem tutaj na Zamek Czarodziei, w ogóle się zdziwiłem, mówię co to jest, nie wiedziałem, że coś takiego tutaj znajdę. Zamek Czarodziei w ogóle tak mnie cisnęli, że mało ledwo co z nimi wygrałem, ale udało mi się jednak coś ich rozwalić. Także się zdziwiłem, jacyś tam uczniowie maga ognia czy coś takiego. Zamek cały przejęli, widziałem tam trupy tych gromowładnych. Dobra, idziemy dalej. Polazłem tędy. Trafiłem na przełęcz czarnego ruczaju. Zaznaczyłem sobie tutaj przejście, bo tu jest superowe miejsce. Wlazłem tam, popatrzyłem, chciałem to zrobić. Chciałem tam sobie poszperać i tam porobić rzeczy, ale uznałem, że jednak będzie lepiej, jak wam to pokażę, bo to jest bardzo superowe miejsce, godne podziwu. Super tam jest. Dlatego się tam wybierzemy później. Troll Outcrop. A, to troll był. Taka po prostu rzecz, wodospadzik był, z wodospadem tutaj szedłem. Tędy właśnie się tak ciągle... Nie, jak to ja lazłem? Tutaj, a, tędy po tych górach na górę, tu. Także patrzcie, jak ja tego szedłem, patrzcie, tak. Tędy, tu. Tu. Także to była taka przygoda. Właśnie żałuję, że wam tego nie pokazałem. No dlaczego? Następnym razem to nagrywam wszystko. Sporo się tam działo po prostu. W końcu ja sobie idę dróżką, a tam nagle jakiś do mnie bandyta wyskakuje, że jakiś ninja, czy w ogóle co to jest, tak mi napierdzielał, że nie mogę wytrzymać. No właśnie. Tutaj tego trolla sobie rozwaliłem spokojnie. Jeszcze mnie potem tygrys dorwał. No i jakoś tutaj udało mi się dotrzeć. Także co? Kontynuujemy nasz wątek główny i zabieramy się za robotę, tak? Bo jesteśmy tutaj przy gardełku naszym kochanym. I dotarłem tutaj do wioski z tymi tutaj... Nic. To nasze jedyne dziecko chodzi.
Mam ją rzucić wilkom na pożarcie. Dobra, to tak. Może też ja się tutaj popytać kilku osób. O, teleport, super. Nie mogę o tym myśleć. Skóra. O, właśnie tygrysa szablozemnego załatwiłem. Tak. A co ja zrobiłem w ogóle? A, to się tworzy skóra, tak? A, spoko. A po co ja w ogóle to robię? A tak, po prostu, żeby sobie skill nabić. A nie mogę tak dużo razy? No, come on. Przepraszam, troszeczkę się tych bębnów nasłuchać. Dobra, paski skóry. No jak, no pojedynczo będzie mi się tworzyło, no chyba coś porąba. Nie, no masakra. Mi się w ogóle ciężar zmienia teraz. O tak, a w ogóle ja mam obwalony cały ekwipunek, że ja pierdzielę. Czekaj, do 20 sobie tak zjedziemy. Dobra, wypać to. Już, dajcie mi spokój. To pusto. Była pusta. Czy mogę pomóc? Lepiej zastanów się dwa razy, zanim ustatkujesz się i będziesz mieć dzieci. Mówisz? No dobra. W ogóle tutaj gdzieś jeszcze po drodze tam toporek znalazłem. I nie wiem. Dobrze się czujesz? To jest sobie drewno mogę tak rąbać. Bodajże, tak. I co się stanie? Rękę se potnę? Nie. Drewno opałowe. Dwie sztuki dodam. Ciężar mi pewnie skoczy jak. No. Mam nadzieję, że zdołasz coś z nim. Kamień szlifierski. Nic nie potrzebuję. A to jest fajne, że właśnie mogę, że można tak. Bardzo mi się cieszy, jakby tutaj jeszcze była taka opcja prowadzona, że wioska potrafi się tak rozwijać, że wiecie, że budują nawet sobie budynki i tak dalej. Tak, a to była rzeczywiście superowa wtedy gra. Że na przykład my sobie tak robimy różne zadania, chodzimy sobie po świecie i tak dalej, przychodzimy sobie, robimy tutaj drewno, takim różny sposób pomagamy im, tutaj sobie przerzucamy to drewno i tak pomagamy. No to na przykład jak tutaj włączę tą dźwignię, to się oczywiście potnie i tam wyląduje. I czymś takim im po prostu pomagamy przyspieszyć proces rozwijania wioski. To było, no nawet niezła taka przygodówka. Znaczy to przygodówko, coś tam, nie wiem. No. O Boże, patrz jak ją przeciwko czaru. Matko, dobra. Gospodarsko spadającej gwiazdy. Spadającej gwiazdy? Co to jest? Nie. Żebyście sobie nie myśleli, ja tutaj bez was nie byłem. Więc co to jest? Gospoda Wilemy. Gospoda, no dobra, do gospody mogę iść. Sprzedamy cały towar. W ogóle to ile mamy czasu? Zapomniałem włączyć czas. Czas. A, no tak. Do wpół, do to sobie tutaj przejdziemy. Tak właśnie ostatnio tych. Tego mało czasu mam. Po co zawracać sobie głowę od troszeczkę takie miałem urwanie głowy. Się ale wiecie, o co mi chodzi. Urchanu we wschodniej części miasta. Jest nawiedzony. Sorry, synek, ja cię nie słuchałem, no. Co to jest? Nie mogę powiedzieć więcej. Jest nawiedzony. Słuchaj. Na własne oczy widziałem jednego z duchów. Przysięgam, że gdy na mnie spojrzał, poczułem jak pali mą duszę. Na szczęście chyba trzymają się blisko Kurhanu. Oczywiście nie pomaga mi to w interesach, bo kto wynajmie pokój w pobliżu nawiedzonego Kurhanu? Badamy? Ha! Spoko! W końcu nabiorę tyle jeśli rzeczy na siebie, że to nie będę wiedział jak to zrobić. To proszę bardzo. Zbadaj cieniowisko. Wiecie jak ja duchów nie lubię. Horroru też. Dobra. Jakiś rok albo dwa lata temu zjawił się tu człowiek o imię. Ostrzegałem go, by tam nie szedł. Tak samo jak ostrzegałem ciebie. Nigdy więcej go nie widzieliśmy. Rozejrzyj się. Rozejrzyj się, nie przeszkadzaj sobie. Jakie to gierki było? Nie pamiętam.
A ja mogę tak jakoś to wszystko? Dlaczego nie chcesz ode mnie kupić tamtych rzeczy? Tylko mikstury, pożywienie i składniki. Taki cham jest. Jeśli wybierasz się do klasztoru, uważaj. Ja pierdzielę. Na dół droga dalej. Nie wyglądasz mi na pielgrzyma. Chyba znowu go widziałam. Po co zawracać sobie głowę odwiedzaniem Ivarstedt? W pobliżu Kurhanów. Co? Może być wysokiego ochrongardu. Klimek dostarcza im co kilka tygodni zapasy żywności, o ile pogoda na to pozwala. Poza tym wydają się raczej cichymi ludźmi. W zasadzie nie wiem o nich zbyt wiele. Lepiej tego nie rób. Klimek to nie jest ten przypadkiem z tamtej pierwszej wioski? Nie. Tak to by coś by mnie odbiło. Dobra, tu była gospoda, się za dużo nie dowiedzieliśmy, tylko to zadanie rypane dostaliśmy. Dom Klimeka? Nie powinno być dom Klimka? Beczka. Ziemniok. Coś mało tutaj tych rzeczy dostałem, no, ale... Przedmioty jeszcze raz. Udźwig, no dość spory udźwig, bo jak coś bym znalazł jakieś rzeczy w skrzyni, to bym w ogóle nie miał jak to zrobić, znaczy jak ich schować. Dobra, mapa. A po drodze tutaj sobie jeszcze chyba level jeden wbiłem. Cieniowisko. Cieniowisko mamy w zasadzie bardzo blisko. Cicho. Tu? No tak blisko? Ja pierdzielę. Moment. Chwila. Mówiliście mi, że to jest cyferkami, tak? Właśnie sobie to poustawiałem ostatnio. Jestem bardzo szczęśliwy, czy to, co to w ogóle jest. A, to jest ta tarcza odsłonna, to jest fajne. Mi się podoba ten skill. Co to jest? Ja pierdzielę. Nie pamiętam, co to jest za czar. No, ale ja tu miałem jeszcze... A, nie, dobra, nie mam zaznaczonego. Na jedynce to proszę bardzo. I włożyć. WTF! Chwila. Nie tak. No. Starożytne ruiny? To ty? Chyba podczas dnia to tutaj nic nie będzie. Z tego to się bardzo cieszę. Tak. Zejście do podziemi. To nie chcę. O. Coś tu lata w ogóle, ja pierdolę. Masakra. No tam wejść? O kurna. No, dreszcze dostałem. Mam nadzieję, że to będą tylko te potworki. Te. W sensie się za bardzo naoglądałem amnezji. I taki wystraszony teraz chodzę ciągle. Śmiech po amnezji to jest normalnie jak człowiek już głupieje od tego. Nie za przyjemnie tutaj. Mówiłem, że to są te potworki. Mówiłem. Spokojnie. Powolutku tak sobie będę szedł. O. Opuść to miejsce. Proszę. Opuść to miejsce. Taki straszny to już nie byłeś, bez jaj, no. Co to jest? Stalowe buty? Nie. Nie będę marnował co miejsca. Spokojnie. Ha! 4 dźwignie. Co to jest? Iluzja. Ale nie mam żadnych czarów iluzji. Zresztą tych co... No, dzban zarąbałem. Ja to jestem mądry, naprawdę. Dobra,
I patrz to, potem go wyrzucimy. O, fuck, otwórz się! Fuck! Ale jajca. Co, zatrułem się? No. Ja nie wiem czemu ludzie, ale mi zawsze nie działa ta jedynka. No ja chcę miecz ten wyjąć. No i bo, usunęło mi się znowu. No, replay. Haha! A co się stanie jak to? Uciekaj, uciekaj, uciekaj. Aha. Dobra. On tam poszedł. Co to było? Tu mamy żelazne drzwi, żeby się tam włamać, a tutaj nie przejdziemy. No to idziemy do żelaznej drzwi. Zazwyczaj to jest tu gdzieś. Nie, tym razem jest tu. A! He! Dobra, przyznam się wam do czego. Wow! Co? Aha, to to. Tak, dobra. Stój! Stój! Dobra, spokojnie. No! Lamo! A tam jakaś linijka była. Coś się zaraz tu włączy jeszcze i będzie... Po co mi to? Wiedziałem. No wiedziałem, coś się tam wyciągnęło. Tak. Dobra. Co, znowu mi się usunęło? No. Fuck. Nie no, może trzeba jeden miecz wywalić, nie wiem. Broń, buław, jeden won. Gleba. Buław, jedenka. No. I tutaj weźmiemy fojo. No jak to otworzyć? Masz tak samo. No tak samo jak ostatnio. Tym razem nie bym się zatrzymał. Do polacze! Idzie za mną? Idziesz, to dobrze. No dobra, teraz mamy... To idziemy tu. Czekaj. O! Co jest? Fuck you! Ginisz, mato! Do tych zjawy powstaje... To po prostu tutaj straszą! Udają, że tutaj są jacyś w ogóle... Kurna... A co to jest? No tak... Tych zjawy, torebeczka... Trzy dzienniczek alchemiczne, żeby se tworzyć co chwila. A tamtędy pewnie wychodzi drugą stroną. To się było odpali? Nie, proszę was. O, ty! Takie samo jak w tym. Jak wtedy przy tym złoty. No, o właśnie, to. Dziurka do klucza. Zobaczymy ci szafirowy pazur. Ciekawe co tam będzie. Szafirowy pazur. Szafirowy. Ciekawe gdzie taki można znaleźć. No pewnie skoro to tutaj jest, to też tutaj gdzieś niedaleko można znaleźć ten szafirowy. Nie wiem, może. Powinien gdzieś tu być. Pewnie będziecie się na mnie drzeć, że gdzieś go ominąłem, to oczywiście, ale... Może w piecu? Nie, możliwe. Chwila,
Narzędzie do balsamowania. Mekstura manny. Buty. Nie chciałem butów, tylko worek. Drewno. Runa pogrzebowa. Nie mam pojęcia. Chyba tego tu nie znajdziemy. Słuchajcie, to zrobimy tak, że w razie czego bym to gdzieś znalazł, jeszcze sobie to jeszcze poczytam, może będzie jakaś informacja, gdzie to może być. Ale chociaż wątpię, że coś takiego znalazł. Jak po prostu znajdziemy, to się wrócimy tutaj. Żeby tutaj pamiętać, że tutaj mamy szafirowe te drzwi. Na szafirowy... No, pazur. Coś mi jeszcze Woper ostatnio mówił o tym pazurze, że będę go potrzebował, ale nie pamiętam, czy to był szafirowy, czy to był złoty, czy jaki to był. Dobra, ale co tam? Zbieramy się na górę, tak? Tak. Dzień dobry. Lecimy na górę do tego Hrodgardu, tak? Tutaj było chyba bodajże dwóch gości, tacy, co tam mają jeszcze takiego questa jednego, ale ja już z nimi gadałem. No i tak. Zrobimy tak, że dojdziemy sobie tutaj do schodków. Ale chwila. Stop, co ja robię? Przecież ja questa miałem, no nie? Różne. Zbadaj cieniowisko. No tak, ale jak ja zbada? Aha, muszę tam do środka ma wejść? 10. Aha, i w ogóle tutaj od tej pani, co tutaj mieszka, dostałem zadanie na niedźwiedzie. Przy okazji jednego się rozwala. Spokój. A, rzucił się na mnie. Heal. Heal is kill. Gin lamo. What the fuck, kamagan, jak gniesz. Ale on ma zbrość. Widza skóra. Jedną mamy na razie. Hello. Myśliwy. Co to jest? What the fuck? WTF? Co jest? Co jest? Nie podoba mi się to. Kogoś tu nieźle zmasakrował. Oooo! Nie, może na ogień są bardziej wrażliwe. Normalna skóra, no co? Po co w ogóle tutaj takie? Może to była mamusia? Wykowanie ciężkiej zbroi. Kowalstwo wzrasta. Dziękuję bardzo. Może wkrótce zmienię sobie postać z czarodzieja na tego. Na wojownika. To się okaże. Sobie tak ładnie tutaj spała, my tutaj tak ładnie po prostu na chamsko wbiliśmy. Tam rypać tą jaskinię. Dobra, się po prostu tak, teraz się robi ciemno, specjalnie po to, że jak będziemy szli na górę, to żeby było ciemno, tak? I żebyśmy się zrali ze strachu. Że tam nas coś może dorwać, tak? Dobra. Tu w ogóle mamy, co to jest? Przed narodzinami człowieka zostały smaki. I słowa były głosem, a mówiły tylko o prawdziwej potrzebie. Ale głos mógł zaćmić niebo i zalać ziemię. Wow. To jest droga do przeznaczenia. I tam w ogóle czuję potęgę masła.
No coś czuję. To będzie chyba... Fus! Dokładnie. Dobra, czyli teraz tak właśnie pożegnałem was tym naszym fusem ładnym no w tym odcinku. Tak wiem, jesteście zawiedzeni, że ja w ogóle taki krótki odcinek, że w ogóle co ja tu zrobiłem, że w ogóle pochodziłem, nagadałem się jak debil. W następnym odcinku tam dojdziemy. Będzie tak najlepiej. Ponieważ teraz... teraz to już po prostu kończymy ten odcinek, bo nie chcę, żeby on trwał godzinę albo coś w tym stylu. Dlatego też najpierw będzie się teraz właśnie pożegnać. Cieszysz się? Też się żegnamy? Też się nie cieszę. Dobra. Także co, ja wam powiem... Cicho, się próbuję tu pożegnać. Dobra, także ja się z wami żegnam. Mam coś jeszcze wam coś powiedzieć takiego ciekawego? Nie, chyba nie miałem nic wam powiedzieć ciekawego. Nie tym razem. Nie tym razem, dobra. Także co, trzymajcie się. Dziękuję za oglądanie tego odcinka. I widzimy się w odcinku przyszłym, w którym to dojdziemy do naszego wysokiego Hrodgaru. Tak, dobra. A potem jeszcze na Gardło Świata, na sam szczyt. Dobra, także trzymajcie się. Na razie, cześć.